Nazywam się Rafał Mrówka, jestem profesorem w Katedrze Teorii Zarządzania Szkoły Głównej Handlowej i uczę przedmiotu przywództwo w organizacjach. Kurs przywództwo w organizacjach to jeden z najważniejszych kursów w trakcie programu MBA SGH. Kształcimy w końcu liderów, kształcimy w końcu przywódców. To, czego chcę nauczyć moich studentów w trakcie tego kursu, to przede wszystkim umiejętności zarządzania kulturą organizacyjną. Kultura organizacyjna to niedoceniany, ale bardzo istotny element w organizacjach. Studenci programu MBA SGH uczą się, jak tą kulturą organizacyjną zarządzać, jak ją kształtować, jak ją zmieniać. W trakcie kursu z przywództwa uczę także zarządzania zmianą. Uczę, jak wyzwalać zaangażowanie pracowników. Uczę, jak motywować ludzi do pracy. Uczę również, jak budować efektywnie działający zespół. Ale bardzo istotnym elementem tego kursu jest również kształtowanie odpowiedzialnego przywództwa. Przywódcy, którzy kończą ten kurs, mają być odpowiedzialni społecznie. Mają rozumieć swoją rolę szerzej w otoczeniu biznesowym organizacji. Metody, jakie używam w trakcie kursu z przywództwa, to przede wszystkim studia przypadków, analiza różnych studiów przypadków, ale również praca z kamerą, odgrywanie ról przed kamerą. To również debaty, w trakcie których studenci muszą również budować efektywnie działające zespoły, które wygrają takie debaty. Czyli nie tylko uczę przywództwa na cudzych case'ach, ale również pokazuję, jak być przywódcą w realnych sytuacjach biznesowych.